Cześć, z tej strony San i witam was ponownie w Pillars of Eternity. Zajmujemy się obecnie zadaniem Przypowieść Baela. Szajka złodziei skradła zbój. Znajdują się gdzieś na szlaku do Jeleniego Brodu. No właśnie, oto oni. Znajdujemy się w równinach na krańcu lasu, tuż obok wioski. No cóż, zabijmy ich i odzyskajmy zwój. Wow, mają nawet niedźwiedzia. To dopiero coś. Nie będziemy się z nimi patyczkować. Użyjemy od razu najlepszych zaklęć. Wow, zginął od razu po jednym. Może jednak przesadziłem? I ostatni złodziej. Poszukajmy zwoju. Mamy go. O, może być jednak ciekawe zadanie. A nie, idź, zabij, przynieś. Prawdopodobnie mamy wybór. No cóż, skoro sam Bóg poprosił nas, żeśmy zakopali jego zwój, to zrobimy to. To były czarne błonia, tak? Dokładnie. Dosyć daleko, ale przejdziemy się tam. To zakończenie zadania wydaje się o wiele ciekawsze, niż po prostu oddanie tego. Nasz gość opuścił warownię. Okej. Poszukajmy tej czaszki. Tutaj? Mamy cały szkielet. To chyba nie tu. Jest jeszcze jeden w tym miejscu. Czaszka. Czy mam tutaj wrzucić ten zwój? Zróbmy tak. Przy okazji odkryłem skrytkę. O kurczę, teraz go znaleźć w tym bałaganie. To będzie wyzwanie. Znalazłem już zwój, ale nie da się go ruszyć, więc prawdopodobnie nie możemy go schać do tamtej czaszki. Został nam ostatni szkielet. Właśnie do niego biegnę. O, troll. O, tu jest tylko jeden, więc zabijemy go w sekundę. Możemy zakopać zwój. Ale zadanie jeszcze nie jest skończone. No cóż, w takim razie idziemy do
Miedziane Halei. Jesteśmy już w gmachu, oddajmy zadanie. Zobaczymy, jak zareaguje. O, nagrodziła nas. Żegnaj. Jak miło. Zobaczmy ten przedmiot. Kaptur zbójcy? To jest to? Percepcja plus jeden. No cóż, będzie dla niej. Tak, to było to. Został nam tylko główny wątek. Innych zadań aktualnie nie możemy zrobić. Więc idziemy do wioski Jeleni Brud. Ponownie odwiedzimy to przyjemne miejsce. Jesteśmy w wiosce, zacznijmy poszukiwania. Zacznijmy od świątyni, może tam nam coś doradzą. Chociaż ostatnio był tam tylko asystent, nie było, że tak powiem, właściciela tego miejsca. Może już wrócił. Zobaczymy. Na to wygląda. I akurat z nim musimy porozmawiać. Mamy szczęście. Wysłuchajmy go. I to wszystko. Gdzie jest ta lokacja? Nad nami. Świetnie, przynajmniej nie mamy daleko. Prawdopodobnie musimy wyjść na północ, żeby odblokować przejście. O, zbierzmy roślinę. Złoty seler. To dopiero zdobycz. Ewentualnie musimy tam iść z przeprawy. Tak też może być. Za chwilę się dowiemy. Zastanawiałem się, czy nie iść do gospody i nie zakupić więcej zestawów obozowych, ale dwa powinny wystarczyć. Jesteśmy już dosyć potężni. I bardzo ociągałem się z tym głównym zadaniem, więc... powinniśmy bez problemu rozprawiać się z przeciwnikami. Chyba, że trafimy na jakiegoś bossa. Okej, odblokowała nam się lokacja.
Możemy zacząć eksplorować. O, przy okazji możemy zakończyć zadanie Edera. Przeszukaj pole bitwy. No, w takim razie musimy się skradać, jeżeli chcemy odnaleźć jakieś pozostałości. Kim oni są? Aha, opiekują się tym miejscem. Wrócimy tutaj, jak zwiedzimy resztę lokacji i znajdziemy pozostałości po bracie Edera. O, jest trup. Orlański pierścień. Trafił do schowka. Dokładnie. Redukcja obrażeń. Brzmi dobrze. Okej. Ruszajmy dalej. Dosyć małe to pole bitwy. Czy mogę przejść na drugą stronę gdzieś tutaj? O, jest most. Ciekawe, gdzie to umieścili. O. Musiałem zrobić chwilową przerwę, ale prawdopodobnie nawet tego nie zauważyliście. Szabrownik. Seamstresses, make your cracks now. Got no god or homeland to avenge. Cholerny niezłomny. Musimy go jakoś pocisnąć. Doesn't matter who it was for anyway. O, musimy ich zabić. Jestem zdecydowanie za tym, żeby wykończyć tych dwóch drani. A teraz przywódcę. Odnowię wytrzymałość, żeby nic nie stracić na tej walce. Solidna kusza. Ozdoba sztandaru. Za chwilę dowiemy się, co tak naprawdę stało się podczas tej bitwy.
like you were working real hard there. What'd he talk about with Widewood? I figured that. Woden and me had heard enough stories from his uprising to know it wasn't just some tall tale. Doesn't mean he was Aethys. That's it. I don't think we will. What will we do? Look for more war relics? We were lucky to find this one. Misja ukończona. To wszystko? Muszę przyznać, że dosyć dołujące zakończenie. Nie dowiedzieliśmy się, co stało się z jego bratem. Ale to i tak lepsze, niż jakbyśmy mieli go okłamać. Co się dzieje w tej warowni? Co chwilę dostaję jakieś powiadomienia. O, tędy nie przejdziemy. Most jest zawalony. Aha, przeskoczyliśmy na drugą stronę. Ale od tego wodospadu FPS-y mi poleciały. Wejdźmy lepiej do jaskini. Niestety piękne widoki kosztują. Zastanawiam się, czy to zadanie dało się rozwiązać w inny sposób. Prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. Przez bramę śmierci znajdź oznaki aktywności bractwa. Szukajmy. Wyminęliśmy tych strażników. Czy tam opiekunów. Możemy swobodnie szukać. Trolle? Tak jak myślałem, nie będzie tutaj tak ciężko, skoro walczymy z trollami. I to tylko jednym. Na ziemi to wyglądało, jakby wyleciała z niego cała masa ekwipunka, tak naprawdę mamy tylko jego skórę. Zabawne. Tutaj mamy chyba wyjście na zewnątrz. Póki co darujmy je sobie. O cholera. Pułapka. Tego się nie spodziewałem. Czarny szlam. Z tym też już walczyliśmy. Kilkanaście razy. Następna pułapka. Zapiszmy grę na wszelki wypadek. Ale najpierw awansuję Łotra. Nie mogę dać w mechanikę, więc damy w atletykę. Zwinne uniki. Niech będzie. Zawsze przeżyje podczas walki trochę dłużej, jak ktoś do niego podejdzie. Animat. A nawet trzech. Nie są zbyt mocni. Poszukajmy skrytek, pułapek. Czegokolwiek. Mały animat pupil. I talerz, który prawdopodobnie jest tarczą. Dokładnie. Daje nam odwet po trapieniu w zwarciu.
Brzmi nieźle. Zobaczmy też tego kompana. No, na pewno będzie lepszy niż solidna duża tarcza, która nie daje żadnych super bonusów. A jak wygląda kompan? Aha, mały fioletowy ludzik. Jak na razie go zostawię. Może później znajdziemy coś lepszego jeszcze. Chociaż nic nie przebije martwego kota. Zdeprawowani druidzi. Na nich trzeba uważać. Dam na nich tłumienie magii. Bez swoich zaklęć powinni być niegroźni. Święty blask, żeby odnowić wytrzymałość po walce. I kończmy ich. Szkoda, że to tylko raz na odpoczynek. Mogłoby nam się przydać. W takim miejscu. O, przeszukajmy tę urnę. Trzeba uważać na pułapki. Więcej druidów. O, i nie umarli, nawet się znaleźli. Ale tych to już całe hordy zabiliśmy. Nawet się nie przejmuję. Takimi słabiakami. Plaga robaków. Obrażenia z procentową wartością. No cóż, nic na to nie poradzę. I tak musimy niedługo odpocząć, więc możemy przyjąć trochę obrażeń. Okej, nic ciekawego nam nie wypadło. O, tu wygląda jak jakaś jama troli. A nie, grzyboludzie. Zabijmy ich. Też nie powinniśmy mieć większych problemów. Tylko te grubasy przejmują kontrolę nad członkami drużyny. Cholera, sam zabijam własną drużynę. W złym momencie rzuciłem zaklęcie. No ale co zrobić? No cóż, bierzcie się za nich. Trochę mnie zraniły, a raczej ja sam siebie zraniłem podczas tej walki. O, straciłem moją postać. A nie, jeszcze się trzyma, może uda się przywrócić wytrzymałość. Niestety nie, zemdlała. A nie, to jest Eder, nie atakujcie go. Dobijcie grzyba. Jeszcze pułapkę pod nim postawili. Ale dranie. Mamy wyjście na zewnątrz. Ostatni grzyb został. I następna pułapka. Odpocznijmy, zanim znowu coś wdepnę. Nieważne. Eder chce porozmawiać, zamieńmy z nim dwa słowa. Hope I didn't seem ungrateful back there in the battlefield.
you went out of your way. Got real close. Didn't expect that. Foolish, of course. And why should I get answers? There's a world of Aethasians out there. Guess you'd know that well as anyone. I might have turned my back on my god when he needed me. That's all I'll ever know. He'd tell me to trust him. Of course, it'd be a lot easier if I knew it was mine. Something to think about, I guess. O, być może to nie jest jeszcze zakończenie tego zadania. Pozbierajmy cały złom. Kamień księżycowy. Z tego co pamiętam, on jest sporo warty. Wyjdźmy na zewnątrz. Jak się teraz zastanawiam, to chyba to jest wyjście na most do tych opiekunów. W takim razie, gdzie prowadziło to pierwsze, które odkryliśmy? Ciekawe. A, to jest poziom drugi. Nie, to wracajmy na górę. Jeszcze pierwszego poziomu nie odkryliśmy. Tak nie może być. Biegniemy na górę. O, jeszcze coś przeoczyłem tutaj. Mokre zarodniki. Nie wiem, czy to do czegoś się przyda, ale może w przyszłości. Więcej druidów. Skupmy się na nich. No i wygraliśmy. Bez strat, to lubię. Uważajmy na pułapki. Nie chcę zmarnować połowy życia. Jest skrytka. A w niej mikstura. Tutaj mamy czatownika. Bagienny szlam. O, coś nowego. Ze szlamem jeszcze się nie bawiliśmy. Ale nie wygląda na potężny. Zablokowali się w korytarzu. Ale udało się przejść po zabiciu tego czatownika. Można siekać dalej. Powalmy jednego. I dobijmy drania. Przeszukajmy tą jaskinię. Kolejny szlachetny kamień. Nie wiem po co mi tyle tych błyskotek. Czarny szlam, kolejny.
trolle. Doprawdy, nic ciekawego. Mamy go. I teraz na spokojnie, z czystym sumieniem możemy zejść na drugi poziom. Niestety trzeba przebiec całą lokację. Ale śmiesznie drepta za nami ten animanta. Jak on się nazywa? Animat. Przepraszam. Ale to nie ma większego znaczenia. W końcu i tak jest tylko maskotką. No, już prawie jesteśmy. Magiczna zbroja, solidna kolczuga. No to jednak niezbyt magiczna. I możemy się zająć drugim poziomem. Uważajmy na pułapki, bo na pewno jakieś będą. Może nie na samym wejściu, ale... Otwórzmy to. Co to za maszyna? Aha, posąg. Wejdźmy do bocznej komnaty. Jest animat. A nawet w pięciu. Coraz większe grupy spotykamy. Dranie używają powalenia tych swoich piorunów. Czyżby nic tutaj nie było? Na to wygląda. Widmo. Więc nawet duchy tutaj mamy. Okej. Zrobimy takie kółko wokół tego pomieszczenia, z tego co widzę. Może być. Kolejni animaci. Muszę coś zrobić z tym odgłosem chodzenia. Zapiszę grę i ją wczytam. A właściwie zakończymy już odcinek. Bo trwa już wystarczająco długo. Dokończymy w następnym eksplorację tych ruin. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia, hej!